przyjechaliśmy w okolice Gubina, gdzie odwiedzamy farmę fotowoltaiczną o mocy ponad 1,5 MW. Jest to druga co do wielkości instalacja tego typu w Polsce. Najważniejszą częścią instalacji fotowoltaicznej są moduły fotowoltaiczne. Tu widzimy moduły polikrystaliczne ułożone w charakterystyczny sposób dla instalacji naziemnych, czyli w sposób poziomy. Moduły są tak montowane, aby ograniczyć efekt cienia. Moduły muszą być w pełni poddane ekspozycji na słońce. Podczas eksploatacji musimy pamiętać o tym, że moduły należy myć. Co prawda mamy deszcze, ale niestety od czasu do czasu musimy zainwestować w środki czyszczące. Na farmie fotowoltaicznej w Gubinie mamy zainstalowane 6000 modułów polikrystalicznych firmy REC. Na konstrukcjach dwupodporowych firmy Remor Solar, wykonanych ze stali ocynkowanej w układzie horyzontalnym, 4 moduły poziomo. Jest to konstrukcja wbijana do ziemi, dwupodporowa. Generalnym wykonawcą tej farmy była firma Smart Green System. Podwykonawcą w zakresie konstrukcji, montażu konstrukcji była firma Remor Solar. Natomiast tutaj tą część podłączenia farmy, przyłącza była firma Mazel. A teraz zobaczymy farmę z góry. Mamy tutaj pomoc naukową. Co to jest? Jest to dron czterowirnikowy, za pomocą którego możemy z góry fotografować takie farmę. Leci na wysokość nawet do 100-150 metrów w górę i za pomocą tutaj takiego nadajnika możemy nim sterować. Właśnie jest to sterowanie radiowe, w przeciwieństwie do sterowania na podczerwień, które możemy znaleźć w zabawkach domowych. Jak widać, jest tutaj urządzenie wyposażone w kamerę, możemy robić zdjęcia, możemy nagrywać film, oczywiście wysokiej jakości HD. Bardzo trudne, ale co się stanie, jeżeli pan puści pilota? Czy dron zawiśnie, czy opada? Nie, jeżeli puścimy pilota, on ma automatyczny taki pozycjoner GPS i automatycznie staje w miejscu i pamięta swoją pozycję. W farmie fotowoltaicznej w Gubinie mamy 6000 modułów fotowoltaicznych po 250 W każdy. Moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały. By sprzedać energię elektryczną do sieci, potrzebujemy uzyskać prąd zmienny, a uzyskujemy za pomocą falownika, czyli inwertera. Obok tego urządzenia widzimy przewody elektryczne zabezpieczone odpowiednio przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wielu instalatorów zwraca uwagę, by dokonując zakupu poszczególnych komponentów używać połączeń dobrej jakości. Małe konektorki, które niewiele kosztują, mogą powodować bardzo duże problemy przy doborze urządzeń tańszych, czyli słabszej jakości. Tutaj widzimy obiekt, który możemy spotkać nie tylko na farmach fotowoltaicznych, ale również na farmach wiatrowych, czyli komorę transformatora. W tym przypadku dostarczoną przez ZPUE Włoszczowa.